Jestem prezesem spółdzielni socjalnej Banie, nie tylko Gryfina. Jestem też mieszkańcem tej gminy. Chcemy po prostu się wykazać, pokazać na zewnątrz, bo wiadomo, Urząd Stanu Cywilnego to odwiedzają. Być może przyszli nasi pracodawcy, zleceniodawcy i obejrzą, zobaczą, będą mieli żywy dowód na to, że jednak potrafimy coś zrobić, że staramy się. Że... Tu, z tego co widzę, są dobrymi fachowcami i myślę, że wejdą na rynek. Spółdzielnia nasza będzie się nazywać Dobrzanka. Od nazwy miejscowości. Dobrzany. A że są same kobiety, więc tak zdrobnie, ale bardziej kobieco, Dobrzanka. W rodzaju żeńskim. A lokal chcemy 4 gramy. No możemy powiedzieć 4 gramy, nowe życie zaczynamy, bo wchodzimy w biznes. Oczywiście będziemy wszystkie panie ciężko pracować, no ale to też jest dla nas nowość i dla nas to nowe życie. Najczęściej myślimy o inwestycjach w drogi, w infrastrukturę. Najmniej umiemy inwestować w człowieka, ale to się zmienia. To jest rewolucja, którą trzeba ewolucyjnie przeprowadzać. Dlaczego ewolucyjnie? Dlatego, żeby nie zrazić.